Ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem znajomy Świnki Morskiej, to jest Call of Victoria 7 na modyfikacji Ukraina Grajś, gramy jako czwarta Rzesza Szwajcarska, mam nadzieję, że wam się podoba, łapka w górę, soczysty komentarz, przechodzimy do odcinka. Pewien komentarz odnośnie plusików przy generałach zmotywował mnie i rozdałem im pewne perki, głównie to były perki odnośnie piechoty, w sumie wydałem 100%, więc praktycznie wszyscy dostali to doświadczenie, boosty do piechoty i to był taki motywujący komentarz, ja takie komentarze lubię, że mnie motywują do tej pracy i faktycznie tam w jednym odcinku, jak ta polska dywizja pod dowództwem Romla broniła Kijowa, to z naszej strony ten Kijów atakowała dywizja, która nazywa się Tunatowo. Więc klimatycznie, bardzo klimatycznie. Był też ciekawy komentarz odnośnie tego, żeby zrobić kociołek tutaj w tym miejscu. I to jest ciekawy pomysł, tylko że to jest tak nas naciapane, tak nasrane tymi dywizjami, że nie mam bladego pojęcia, jak my się przebijemy bez dywizji pancernych. A dywizje pancerne się robią, właściwie się nie robią, bo nie mają zmotoryzowanych tych, więc potrzebujemy od czegoś zabrać, na przykład od takich karabinów, bo karabinów też mamy sporo i przydałoby się zimportować jedną gumę, na przykład od insuliny. Co? Insulindy, Boże, dobra, dobra, dawaj, gdzie jest ta insulina? To jest ta. No, to jest to. Czym ty jesteś? Boże, drogi. Masz własne drzewko. Ty masz własne drzewko, ty, ja pierdzielę, ty, ja cię, panie. Co tu się wydarzyło? Insulina ma własne drzewko. Okej, okay, jakieś biedne. Ale mają, mają. Pewnie na cukrzyków jest specjalna modyfikacja. Dobra, przejdźmy do odcinka. Otrzymujemy rozgrywkę. Sprawa jest taka, że właśnie chyba tracimy jedną prowincję. Wrzuć mi te 8 dywizji tutaj, bo szkodniki się chcą... O, koncentracja, oj, to jest fajny, dobry początek odcinka, tak? Doktrynka zrobiona, fajny początek odcinka. Piechota, rozpiętość bojowa, nie mam bladego pojęcia. Przestali atakować? Przestali atakować, idioci. Dobra, to co zrobi? Chociaż ty, oni się wy... Co oni robią? Halo? Ej, Niemcy uciekają? No jak Niemcy uciekają, to my teraz tu przeatakujemy. Patrzcie to. Normalnie ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. I daj mi te dywizje tu pyk i tu myk i ciach, ciach, ciach i przebijamy się, bo tylko Polaczki i Ukraińcy, patrzcie, Polska i Ukraina razem w ramię walczy przeciwko bolszewikom. Taki mokry sen Piłsudskiego, można by powiedzieć. Kruzjata przeciwko syndykalizmowi, okej. Okay. Okej, okay, jakiego papieżaka wybraliście? Jakiego papieżaka wybraliście, że takie herezje głosi? Juliusz IV, czy to jest ten, co może odbudować Imperium Rzymskie? Narodowy populista, bo oni mogą sobie odbudować Imperium Rzymskie, gdzie to jest? Senat Król... Ej, nawet nawet nie wiedziałem, że oni przetłumaczyli to drzewko, fajnie. To nawet można kiedyś takim zagrać, znaczy to nie będzie jakaś pasjonująca rozgrywka, ale zbudowanie Imperium Rzymskiego na Kaiserreichu brzmi ambitnie. Dobra, atakujcie, nie, Niemcy się wycofali. Prawdopodobnie uznali, że syndykalizm jest przyłączenie Azerbejdżanu. No i wspaniale, wspaniale, panowie, o to chodziło. Cyk, przebicie, cyk, idziemy dalej. Chociaż tu Niemcy stoją, cyk, wbijam, a tu nie ma przejścia, cyk, biegniemy dalej. Cyk, atakujemy, bum, cyk, cyk, przebijamy się. Weź tu przeatakuj, żeby nie podesłali żadnego wsparcia. Wiem, że to jest słaby atak, ale chodzi o to tylko po prostu, żeby przeciwnik się nie wydostał, nie? Chodzi o to, tu na pewno nie ma przejścia. Gdzieśby na pewno... A, tu jest przejście, polska dywizja, Władysław Anders broni, kojarzymy człowieka. I to są nasze samoloty? Co to za samoloty? Nie mam pojęcia. O, to nasz leci, patrzcie, patrzcie, poleciał. Zaatakował, ty, papież zaatakował Benito Mussoliniego od pleców. A Włosi są w Reichspakcie? Nie są w Reichspakcie. Ale Kaiser im dodaje terytorium. Niedobrze, bardzo niedobrze. Darmowa prowincja. Biorę. Ty w ogóle generalnie gdzie ci Niemcy poszli? Bo to wie, ty, no jak Niemcy poszli, no to, że tak powiem, hulaj dusza piekła nie ma. Kaisera Kaiserki nie ma, piekarza, to myszy harcują. Przyłączenie Mongolii, o, no i korowanko korowankiem. Mam 500 doświadczenia armii, mógłbym w sumie lepsze czołgi ogarnąć, chociaż my badamy nowszy model. Nie, powinniśmy to zacząć zrobić, to powinniśmy. Boże, to nasza husaria radziecka masakruje przeciwnie. Znaczy, to jest husaria na niedźwiedziach. O, czyżby milicja nie miała organizacji? Jakie to słodziutkie, jakie to psikrótkie. A uciekli, kurwa. Ale ty, to ja cię dorwę, ty nie odzyskasz tym. Miałeś nie odzyskać tej organizacji już nigdy. Dobra, ty no, puszowanko, panowie, puszowanko. W sumie mogłem wystawić te dywizje. Właściwie ja żadnej ciężarówki jeszcze nie wyprodukowałem. Dopiero teraz zaczynają się robić pierwsze fabryki na ciężarówki. Patrzcie, Rosja dopiero w 1940 roku ogarnęła, że można mieć ciężarówki, że coś może jeździć, że nie tylko konie i te zaprzęgi tam patatajają na tych koniach, tylko można ciężarówką pojechać, nie? Więc trochę im to zajęło ogarnięcie takich rzeczy, ale postępuje. Postępuje naród, widzicie, syndykalizm. O Jezus, ci mi przyjęli.
Nie wiem, czy będę walczył z Austriakami. Niby ziemię Paktu Warszawskiego, ale... Na razie się skupmy na Kaiserze, bo już były takie pomysły, żeby się wbijać w Austriaków. Poczekajmy. Nie szalejmy. Jeszcze nie weszliście do tej prowincji. Co wy robicie? Macie i tak rozkaz ataku. Czemu wy tego nie zajmujecie? Jeden z Mongolii jest podobny do mnie. Nieważne. Ej, czemu tu jest pusta prowincja i nikt z tego nie korzysta? Boże, czuję się jakbyśmy oglądali naszą... Ej, tu jest też pusta prowincja. Czy was pogięło do reszty? Proszę to zajmować. Proszę to zajmować. Ty no, Kaiser, co jest z tobą? No fajnie te 183 dywizje, ale może byśmy walczyli? Może Kaiser się boi? Kaiser się boi! Niesamowite, on się po prostu boi. No i to... Kociołek. Zajmij. Dawaj więcej dywizji. Więcej dywizji, panowie. Nie mamy tu dywizji. Potrzebujemy więcej dywizji. Atakuj. Przebij się. Masz rozkaz. Wiem, że cię atakuję, ale masz zaatakować tych. Co, że giniecie w tysiącach? Nie cofaj się, nie wolno ci się cofać. No i się wycofali. No co za gałgany jedny. Brońcie się, a potem atakujcie. Brońcie się. O, dobrze, że weszło to wsparcie. Doskonale. Tu odetniemy, to są jakieś normalnie multikulti, ten Kaiser zrobił. To są armie całego świata. Gdzie uciekacie? Gdzie? Stój, gdzie stoisz? Stój, gdzie. Co to za uciekanie? Proszę. Gdzie dosyłanie pomocy? Proszę tutaj wejść. O, i stocznie wolne. Jak stocznie dostajemy, to znaczy, że ofensywa postępuje. Co prawda dalej robimy konwoje, bo nie mam bladego pojęcia, co mogliśmy innego robić. W sumie nie wiem, czy mam jakąś flotę zbadaną. Królestwo Syjamu. Aha, wy nam nie importujecie tego, tak? Albo nam Kaiser topi. Ty, przebiegły Kaiser nam to topi. Od kogo ja mogę brać, żeby nam nie topili? Od nikogo. Wszyscy będą nam topić. Więc trudno. Musimy jakoś z tym przeżyć. Łotwa kapituluje. No i to jest akurat świetna wiadomość. Poza tym, że zaraz jak... O, znowu pieseły. Rosyjskie pieseły. Znaczy kajzerowskie, bo w sumie od nich dostaliśmy. Trzymaj ten kociołek, zaraz do ciebie wrócę. Problem jest taki, że jak teraz spojrzę na górę, ta Łotwa skapitulowała, to zobaczę rozwaloną linię frontu. A wiecie, jak mnie boli, jak jest rozwalona linia frontu. Przed rozpoczęciem tego odcinka poprawiałem jeszcze, usuwałem i na nowo rysowałem. Ej, nie jest aż tak źle. Ej, w sumie nie jest źle. Ładnie skapitulowali, podoba mi się. Akceptuję tę kapitulację. Napierdzielać, bo Niemcy widzę, że wracają na linię frontu. Tu chodzi o to, jak ktoś się zapyta, to chodzi o to, że po prostu nagrywam to następnego dnia, tak? I wczytałem rozgrywkę i ho już nie ogarnia, że jest coś takiego jak normalny save. Boże, co tu się, czemu jest tak mało naszych dywizji? Weźcie, utrzymajcie ten kociołek i zmasakrujcie tych Polaczków i Ukraińców razem. Niech giną razem, no walczą za słuszną sprawę. Znaczy, jaką słuszną sprawę? Tfu. My mamy słuszną sprawę, tą prawdziwą sprawę. Okej, zlikwidujcie to. Proszę bardzo. Białoruś i Ukraina już skapitulowały. Polsko... Czyżby Ententa była po naszej stronie? Walczycie już z nimi? Jeszcze nie walczycie. Będzie wasza trzecia wojna? Bo Kaiser musi odpowiedzieć, nie? Zaraz polecą desanty. Walczycie już? Ujej, Kaiserek broni swojej Francji, a Francja chce odzyskać swoją Francję, jakie to słodkie. Dobra, masakrować. O, no i dobrze. I to jest świetna wiadomość. To nam bardzo ułatwi sprawę. Przede wszystkim na morzu. Pyta, ej, właśnie, jeszcze zanim wrócimy do tych kociołków, czy wy macie jakąś flotę? No coś tam macie. Czyżby mamy, zapomniałem, czemu ja się nie... Dawaj dywizję piechoty. Daj mi dywizję piechoty. To jest ta piechotka. Tą zwykłą się zdesantujemy. Daj mi 10 dywizji piechotki tak zwanej. Wystaw ją w jakimś porcie. Zrobimy desancik na plecy Kaisera. Może się tego nie spodziewa. Może. Tych dywizji nie mogę też wystawić, bo jest problem taki. Powinienem pobór zwiększyć. Daj mi pełny pobór. Problem jest taki, że one nie mają ciężarówek, a bez ciężarówek tam nie ma organizacji, a bez organizacji to nie ma szczęścia i miłości, a my chcemy szczęście i miłość, więc niestety musimy poczekać. Fajny ten push, ale trochę nas kosztuje, jeżeli chodzi o manpower. Boże, czy ja gram Rosją i przyjmuję się manpowerem? Matko, chyba za dużo gram w tego hoja. Dobra, wracając do tematu naprzód, bo widzę, że Niemcy wrócili i trochę nam przestopowała ofensywa. Fajnie, jakby jeszcze Polska skapitulowała. To by było coś. To by było coś. Czemu wy nie puszujecie? Nie... Żadnych paktów i agresji. Wszystkich was... Znaczy, wszyscy będziemy współpracować, ale żadnych paktów i agresji. Dobra, przestańcie na razie puszować, bo widzę, że robi się kiepawo. Poczekamy z desantem i znowu widzę, że trzeba linię frontu poprawiać. Goddammit. Z zero wdzięczności za... Nie przepuszowaliście ich? Dobra, weź, nie kompromituj się. Bo to jest armia całej Europy. Socjalistyczna Republika Włoch kapituluje. To nie jest akurat ciekawa rzecz. I
Te walki stanowiły tylko niewielki wycinek konfliktu. Rajśpaki z trzecia między rodówką lub to, co z kraju zostało, nadal są w stanie wojny, a walki toczą się w innych rejonach. Przez przypadek na początku pomyślałem sobie i chciałem to przeczytać jako Rajśpak i trzecia Rzesza. I tak wyobrażasz sobie konflikt Rajśpaktu i trzeciej Rzeszy? Kaiser kontra Adolf? Ale nie ta śmieszna wojna domowa, co jest w podstawce, znaczy tym, no wiecie, w Niemczech, co można zrobić. Tylko Rajśpak kontra trzecia Rzesza. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. Na przykład z takiego geograficznego punktu, gdzie byłaby trzecia Rzesza, gdzie Rajśpak, bo to w sumie na tym samym miejscu by było. Ale to jest ciekawy pomysł. Mroczne czasy. Kontynuując. Troszeczkę nas puszuje. Patrzcie, wróciły dywizje niemieckie. To rzeczywiście jest zbagowane. Mógłbym teraz na przykład zapisać, powiedzieć, że mi skraszowało, przydać znowu. Niemcy znowu by się cofnęli, a ja znowu ich spuszował. Można, można. Dobra, brońcie się na razie. Niech wypalą troszeczkę. Czego nie rozumiesz słowo bronimy się? Albo ty, mój drogi towarzyszu z pogranicznej dywizji, nie nazwane dywizje. O, sprzęt to przyjmę od mojej tybetańskiej republiki. Niektórzy docenili, że ją po prostu wyzwoliłem, tą górską republikę Tybetu, żeby mogła cieszyć się pięknem swojego istnienia. Pobrońcie się na razie, bo Niemcy zaraz polecą desanty. Oni nie są w stanie obronić linii frontu. Widzę, że nawet Brytania się desantuje. Dunkierce. Ale port mają, to jest dobrze. Czy możemy już wystawić te dywizje? Część możemy. Pancerniaków też byśmy mogli, chociaż tu brakuje... Poczekajmy, na razie się nie śpieszy. Niech te dywizje się wyszkolą, niech będą dobre, smaczne i gotowe. Bo i tak na razie puszować nie będziemy. Potrzebuję więcej fabryk, potrzebuję więcej wszystkiego. Co my teraz badamy? Czy mogę tu zrobić? Kruzery, nie chcę kruzerów. BTR-y, sprzęt piechoty, to się przyda... Doktrynka się przyda, ofensywna, potężna ofensywa i polikarpowy. Biedne samoloty rosyjskie, nie to co BF-y. Szkoda, że Kaiser mi nie sprzedał licencji na BF-y. I buścik do produkcji. No. Ile my mamy coś na minusie? Oj, karabiny na minusie. 20 tysięcy. No to nadrobimy szybko, nie? Czy nie? Oj, nie tak szybko. Zwłaszcza jak zmniejszyłem produkcję karabiny. Może za dużo czołgów robimy. Albo artylerii. Bo mamy za mało fabryk. Prędzej to ostatnie, za mało fabryk. Dobra, na razie się front ustabilizował. Ja bym chyba znowu poprawił tą linię frontu, bo aż mnie ściska i zwiera, jak ja to widzę. A to jest niedobrze, jak mnie ściska i zwiera. Weź mi to usuń. I nie będę robić tej dziwnej pedalskiej linii frontu z shiftem, bo nie wiem, kto to wymyślił i to jest beznadziejne. Linia frontu ma być ładna, porządna, symetryczna, żeby te dywizje się rozstawiały, nie jakiś... okropny, serio. Nie wiem, kto na to wpadł. Kiedyś takiego nie było, chyba że to z jakimś update'em wyszło czy coś, ale to jest naprawdę straszne. Naprawdę straszne. Na razie nie będziemy atakować tego Austrii i ich papetów, bo to kolejna linia frontu. Włączcie się tutaj. Armia Rokossowskiego niech stoi, gdzie stoi na razie, gdzie stała. Bo w sumie na razie tak nie mamy pomysłu na push. Chyba że mnie dostanę jakiegoś oświecenia. Takiego wielkiego oświecenia. Co my zbadaliśmy? Buścik do piechotki, tak? No to machnij kolejny buścik, towarzyszu. Kolejny buścik do piechotki, machnij. Moglibyśmy na przykład przebić się tutaj i spróbować otoczyć ich na Wołyniu w równym. Wołyń będzie, w sumie można to nazwać Wołyniem. Moglibyśmy spróbować, tylko problem jest taki, że to jest od naciapania dywizji. Co prawda milicja, jakaś górska piechota, Ukraińcy nie mają wyposażenia. Można by spróbować, więc przesuniemy dywizję Rokossowskiego w tym miejscu. Machniemy sobie, gdzie my będziemy musieli atakować. Najlepiej tu by było, ale tu są lasy, no ale chyba że tu spróbujemy po prostu. O, z tych dwóch Co tu się porobiło? Robiła się ta linia frontu? Zrobiła się. Miałaby się tutaj zrobić. Dobra, zrób mi... O, teraz. Teraz będzie dobrze. Doskonale. Nie wiem, czy my to przepchniemy samą piechotą. Wystawiłem też chyba trochę samolotów. O, trochę. 87 myśliwców, które latają. I sobie kompletnie nie radzą, ale... Czekaj, ktoś powiedział wojnę, to przeklikałem. Jezus, jaki jestem inteligentny. Związek br... Ty, no dobre, bo wy jesteście w Entencie. Tak, wy jesteście w Entencie, a Hiszpania dołączyła do Rajśpaktu. I Związek Brytyjski. Syndykaliści w ramię walczą z Ententą o wyzwolenie świata przed tym uzurpatorem, jakim jest Kaiser. Naprawdę. Oj, tu desantik pole. Oj, biedny Kaiserek, nie radzi sobie. Zaraz ja puszczę kolejny desant. Stwórzmy nowe fabryki. Potrzebujemy więcej fabryk. Potrzebujemy dużo więcej fabryk. Potrzebujemy dywizji do tego desantu. Nie jesteście gotowi, trudno. Będziecie walczyć z miłością do syndykalizmu, nie z karabinami. Co to się mapa pobugowała? Weź mi to napraw. Dziękuję. Dajcie do jakiegoś generała. O, atak plus jeden, oficer artylerii. Potrzebny jest jakiś agresor, jakiś taki... O, temu źle z oczu patrzy, to jest agresor typowy. Oj, nie trafiłem w port. Polecicie tu i zastanowujecie się w Szczecinie.
tu macie desant 30 dni, przygotować się. Czy mamy jakiś okręt? Oj, mamy pełną dominację, pewnie jeszcze Brytyjczycy dopływają i do... kto to się zdesantował? A kto to? Norwegia jeszcze przypłynęła. Czyżby Kaiserek Kaputen? Czyżby? Czemu wy atakujecie bez mojej wiedzy? Czy was pogięło do reszty? Stójcie, gdzie stoicie. I teraz tak. Fabryczki wolne. Wolne fabryczki to fajna wiadomość. Potrzebujemy więcej karabinów, dużo więcej karabinów. I jeszcze troszkę więcej karabinów, bo to jednak podstawa. Spróbujemy. Poczekamy, aż te dywizje stąd pójdą. Nie wiem, gdzie one maszerują, ale trzeba przyznać, że te niemieckie mundury są ładne. Niech oni sobie stąd pójdą, ci źli Niemcy. I teraz zaatakujemy z dwóch kierunków. Czy to coś da? No może się przebijemy. Ale to takie wielkie morze. Takie bałtyckie. Rumunia spisała z Grecją, wreszcie. Co? Nie możemy ciężarów jak przebić? Co oni mają w tym... Co to jest za template? Nawet nie widzę, trzeba szyfrację z lepszą zrobić. Jak my ciężarówek nie możemy przebić? Kto to wymyślił? Może to są ciężarówki z domieszką, szczyptą pancer... Kawalerii nie możemy przebić! Co, pancerne konie mają? Jakieś porąbane. No nie przepchniemy tego. Ile to jest dywizji? 5 dywizji. 5 dywizji nie możemy przepchnąć naszą masą 38 dywizji? Towarzysze, nie załamujcie mnie, bo jak ja się załamię, to będę niegrzeczny. Jeszcze byśmy lotnisko zajęli. Nasze karabin. Kontratak poleciał. O, wymędy małe. Dobra, przestań atakować. Szkoda towarzyszy. Przydadzą się jeszcze. Będą umierać. Przestańcie mi spamić tymi paktami agresji. Jak ten desancik? No Jezus, 70 dni czekania. Oni nic nie mają w porcie, nie? Zrobimy inaczej. Po prostu mamy się czekać 70 dni. Po co czekać 70 dni? O, możesz awansować. Harcownik, spadochroniarz. Atak rozpoznawczy. Nie wiem, co to daje, może się przyda. Atak rozpoznawczy. Po ataku jednostka pozostaje okopana. Ciekawe, ale atak minus 20. Beznadziejne. Robisz tak, dasz mi wszystkie dywizje. Może i zrobimy tak, będzie prościej. Cyk, cyk, cyk. Was rzucimy tu. Natomiast ty jedną dywizją. Wątpię, żeby on to garnizonował, ten port. Nie ma szans, nie wierzę mu. Cyk. I to będzie robić się tylko 7 dni. Widzicie? Tak się załatwia sprawy w Rosji. Popłyńcie, zdobądźcie Szczecin, wyzwolimy ich. O, tu jest fajna prowincja do ataku. Zgrupowani, bez organizacji, cyk, massacration. 68 tylko? Brakuje mi czołgów. Czasami... O Jezus. A, na szczęście w rezerwie. I czemu główno dowodzącym na niemieckim froncie wschodnim jest jakiś Ukrainiec? Event Honowales, tfu, tfu. Ty, ale 69, puszujemy ich. Jakbym teraz czołgi wystawił. O Jezus, ale ofensywa by poszła. Dobra, nie mogę na to patrzeć. Wystaw mi te czołgi. Wystaw mi te czołgi, bo aż mnie ściska. One są prawie gotowe. Prawie gotowe, świeżutkie. Kogo tu wrzucimy? No, przydałoby się Żukowa ten. Przypisać. Gdzie jest Żukow? Może Rokosowskiego. Nie, Rokosowski ma swoją armię. Daj mi Żukowa. Chociaż Żukow mnie, bo Żukow ma już, zrobiliśmy go pod piechotę. Potrzebujemy jakiegoś nowego generała. Ktoś tam miał boosty do ataku. Reorganizacja dywizji, takie średnie. Prowy dowódca. A, niech będzie. Doktryna. A to jest marszałek swoją drogą. To nie chcę marszałka. To niech będzie Kirili. O, Kirili. Czy ten ma znowu boosta do piechoty. Czy jest jakiś ziomek boost do tego? Czołgów pancernych. Jest czołgę pancerny. Iwan. O, Iwan. Słuchaj, panie Iwan, sprawa jest. Razem z Rokosowskim. Gdzie pan? Tu jesteś. Razem z Rokosowskim. Machnie pan sobie linię frontu tutaj i razem spuszujecie. To będzie wspólna operacja pancernych koni i pancernych czołgów. Tak. A wy macie desant zrobić, towarzyszy, na północy. Zatokujemy z dwóch kierunków. Osaczymy przeciwnika. Tak będzie. Płyniecie już? Jeszcze jeden dzień. Dobra, płyńcie i masakrujcie w imię moje. A może coś trzymają na wybrzeżu? Widzę, że w Gdańsku trzymają, to może i w Szczecinie trzymają. Jedna dywizja się nie przebije, 10 by się przebiło. Ale mi się znowu nie chciało czekać. Jak patrzę na te desanty... Ale tylko w Hiszpanii się udało i to bardzo. Ale jak Hiszpania skapituluje, to Francja będzie i Francja będzie już łatwiejszym łupem. O, płynie dywizja, płyną marynarze rosyjscy. Płyną. Dotarliście już? Ja pierwszy raz zobaczę nasze czołgi, z których jestem w sumie dumny. Z tych dywizji, nawet nie są takie złe. Zaatakujemy tutaj, spróbujemy. Zobaczymy, czy desant się uda. Jeżeli tam będzie chociaż jedna dywizja, nie wiem jak Syfiasta by nawet była, i tak się nie przebijemy tą jedną dywizją. Widzę, że Francuzi tu biegają. Ej, no co ty stoisz, podziwiasz Gdańsk? Płyń dalej.
No i kurwa stoi syfiasta dywizja. Auslandy. I o Jezu, jakiego doświadczonego dowódcę wrzucili. No i lipa. Dobra, ty weź sobie odpuść. Wracaj do portu. Nie tu, co za idiota. Dobra, trzeba od nowa planować. Trzeba poczekać te 70 dni. Niestety, niestety. Chciałem na szybko, chciałem, żeby było fajnie, śmiesznie. Ale niestety nie da się. Niestety nie da się, trzeba zrobić. Trzeba było od razu robić, byśmy już mieli 20 dni zrobione. Madras zapowiadał Federację Książąt. No dawaj te czołgi. Wiem, że jest jakieś attrition, ale po mnie to obchodzi. Aha, wy stoicie z tej prowincji. Dobra, atakujcie tutaj. O, i to jest fajny atak, zwłaszcza, że te czołgi jeszcze nie weszły. Ale to już jest fajny atak, który coś może nam dać. I teraz, może stojąc tą piechotę, zaatakujcie z tej strony. O, i teraz to już wygląda lepiej. Poczekajmy, aż wejdą czołgi. Zobaczymy, jak masakrują przeciwnika. Chcę to zobaczyć. O, Niemiec, Guderian. No kurde, Guderian przejął władzę. Fakt, teraz trochę się boję. Pojedynek Krukowskiego z Guderianem. Dajcie tym czołgom powalczyć. Wpuśćcie je. No, nie wpuszczą. Okej, coś się wycofało, bo weszły nowe dywizje. No dajcie wejść czołgom! Jak to skontrowana? O, jest znowu ten Ukrainiec przy was. Puśćcie moje czołgi do walki. Trzeba było najpierw czołgami zaatakować. Może wycofam tą piechotę. No wpuśćcie te czołgi. O, wycofała się. Wchodzą, wchodzą. Czemu piechota ma pierwszeństwo przed czołgami? To jest nielogiczne. Jest naprawdę nielogiczne. Nie podoba mi się to. O, jest, jest. Uuu, ktoś tu nie może spędrować naszych czołgów. Ale mało tego ataku mają. Czemu taka kara jest? Aha, teren. Czy to my atakujemy w lasach? A tu są bagna. O kurwa, msza za ojczyznę. No teraz się przyda. Wszędzie są... O Jezus, gdzie ja zaatakowałem? Tu serio są bagna? No faktycznie, ja jestem ślepy. No to trochę boli. Doświadczenie. No ale to się wróg nie spodziewał, że pancernymi zaatakujemy na bagnach. Kto by się normalny spodziewał, że wyślemy czołgi przez bagna, przez które nie da się przejechać. Tylko Rosjanie. Czy my chcemy AS-42? Nie wiem, co to za karabin. Może nie. A może tak nową tetkę? A może z chętnie nową tetkę zrobimy? Ty, no przebijcie się, proszę, wrzuć nowe dywizje. A jak nie, to wrzucimy gdzieś, gdzie jest lepszy teren do przebijania się. Bo to będzie fajny kociołek. Dajcie, to dacie radę. Wszędzie są bagna, wszędzie. Nie ma jak się przebijać. Wszędzie bagna, bagna. Lasy. Krówinki. Ciężkie czołgi. Ale nie mają... Serio, my się bronimy przed nimi? Teren, noc. Ktoś w lesie atakuje. Serio, aż taka kara za jakieś lasy, bagna? Dużo potraciliśmy tych czołgów na tym ataku? Niedużo. O, Million Man Powera. No i to mi się podoba. Jak tam wasz desant? O Jezus, jeszcze tyle czasu czekania. Co to za kociołek? To jest Norwegia znowu? Chyba tak, to jest Norwegia, Norwegia. Co ona tu robi? Halo, proszę stąd wyjść. No fajna bitwa, która trwa już jakiś dobry czas. I się nic nie zmienia. Ja mogę posyłać ludzi na śmierć, a ty panie Kaiser? Czy jesteś na to gotów? Mogę wysyłać kolejne setki milionów. W drobnych falach po 3-4 miliony. Jak tam twój manpower, panie Kaiser? Ujej, obowiązkowa służba, imieniem żołnierzy i rośnie. Kaiserowi rośnie. Mamy milion na tym. Podoba mi się ta sowiecka animacja. Oj, co tu się dzieje? Czyżby atak słab? Podesłali wsparcie? Bandyci. Nie, bandyci. No nic. Dobra, wstrzymaj ten atak. Czołgi jednak na bagnach sobie nie poradzą, ale tak dobre. Czemu? Ej, czy ja krzyknąłem, żeby się wycofali? Wracaj tu. Wracaj tu. Chyba kliknąłem, żeby się wycofali. Spróbujemy gdzieś indziej przeatakować. Gdzieś, gdzie nas bardziej będą chcieli. Na przykład tu zaatakujemy. Słomominie. Pójdziemy na Grodno i tu przejdziemy. Od razu na wybrzeże i zrobimy wyłom. Jak raz się przebijemy, to już potem nie damy rady. Znaczy, oni nie dadzą rady. No dawaj, dawaj, dawaj. Usuń mi tą linię frontu. Machnij mi... Tu? Dokładnie. Lecicie. Oj, nie broń tego. Oni to wybroń. Weź się wycofaj. O, nice. Okej, oni sobie tutaj poradzą. Tu w tych bagnach nie będziemy się babrać. Lecimy na północ. No. Ja dałem, żeby do dwóch prowincji się desantowali. Tak, śmierć Lenina, pamiętamy. Wiecznie żywy. Wiecznie żywy. Widzę, że serio wzięli do siebie to odbudowę tego Cesarstwa Rzymskiego. Co to za czarny kolor? Czekaj, ty walczysz z... Walczysz z międzynarodówką. Po prostu tak powstało, że to jest Republika Włoska, trochę Kaisera i papież.
Okej. Okay. Jak dla mnie pasuje. Sultanat Maroko kapituluje. Maroko, Maroko było w tym? W Rajspakcie? W Rajspakcie było. Okej. Okay. Wspólnota Kanada. A Brazylia jest w Rajspakcie? O, i ktoś, oni się desantują. Okej. Okay. Spoko. Wiesz, że na razie nic się nie dzieje, albo po prostu kminie, gdzie dobrze zaatakować, żeby nie stracić tych czołgów niewiele, których mamy. Dobra, puść czołgi przodem i zaraz potem reszta zaatakuje. I teraz reszta, cyk, atakuje. No, od razu taktyka skontowana. Kurwa, ten Ukrainiec cały czas kontroluje nasze taktyczki, nie podoba mi się to. Czemu? A, minus 50 za noc. O, i teraz to w tak ładny wszedł. 200, o Jezus, ale masakra. No i znowu noc, że jest kara? Czemu ta noc jest taka długa? Chyba gdzieś tu się niwelowało karę za noc. Armia przemysłowa, limit wydy... Zrób. Ktoś chciał, że w komentarzach chcieliście, żebym zrobił już końcu tą, naszą własną międzynarodówkę, no ale wolę busty do przemysłu. Jestem zachłanny i chciwy. I więcej już nie potrzebuję artylerii. Ale zachłanny nadal jestem. Dobra, przybijajcie, dacie radę się przebić, wierzę was. Kurwa, znowu ten Ukrainiec przyrost. Że on jest wszędzie, w tym swoim garniaku śmiesznym. Wygracie to, no wygracie. Ile mamy dywizji? 40 i oni mają 9. No i w tym jeden ciężkie czołgi. Które możemy przebić, walczą, możemy je przebić. Oni mogą na. Oni na. Serio? Nie mogą naszych przebić? Jedna może przebić naszą. Jedną. A my możemy wszystkimi przebić. Mamy pepance w ogóle do tego? Ciekawe. O, zobaczcie, jak ładnie atakują. Duża jest różnica w tym terenie, nie? Jak jest tak naciapane dywizjami, że ciężko się przebić, to taki nawet bus do terenu to jest mega. Bo tam było minus za teren, za bagna i za noc wchodziło zawsze. To bolało. Nie, tu ja pamiętam, nie krzycie, tu jest kara, o, nocny atak lądowy i tu. Ale w jakiejś dokręce też chyba było przewagi ogniowej? Może plan wielkiej bitwy? A, plan wielkiej bitwy, nocny atak. W sumie ciekawe. Ciekawe, dobra, przebijemy się. Pytanie, co z tego wyjdzie? Dobra, zaraz zatrzymamy tą piechotkę, tak, Niemcy już uciekają. Mhm. Weź mi zatrzymaj tą piechotkę, żeby nie zrobić pustej prowincji, do czego mam tendencję. Wiem, że tam z kontrolą jak się atakuje, to dywizje tylko atakują, a jak wygrałem, to nie idą dalej, ale... Niech... O, jak się rzucili, kurde, bo zabolało, zapiekło. Połowa czołgów tutaj. Kurwa, zatrzymaj. Powiedziałem połowa czołgów tutaj. Drugie pół wrzuć mi... Nie mogę. Wszystkie czołgi wrzuć tutaj. I połowę piechoty. Nie wycofuj tą piechotę. Tylko tu wrzuć. Kawalerię całą tu wrzuć. Oni nas nie wypchną z tej prowincji. Ja się nie dam. Ja wam to mówię. Ja się nie dam stąd wypchnąć. Okej. Okay. I właściwie możecie puszować dalej sami, jakbyście chcieli łapać tam dywizję przeciwnika. Wy musicie się obronić. Gdzie jest problem z zaopatrzeniem? Tu jest problem z zaopatrzeniem. Naprawdę, powinni się cieszyć zwycięstwem, karmić się tym zwycięstwem. Przyłamaliśmy linię, bo był zastój. Kurde, ja nie dam rady. O, już patrzcie, jak husaria Polaczków ucieka przed naszymi czołgami. Nie mają szans. Pancerne czołgi to wygrają. To się przyda, bo zaraz będziemy chyba zmieniać karabiny, znaczy już zmieniamy. Kurde, atakują nas. Ale tu się przebijemy. Dobrze. Czy nam coś to daje, że tu się przebijemy? O właśnie, a propos zmiany sprzętu. Prawda, nie dużo mamy tych karabinów, ale zawsze coś. Co my nowego zrobiliśmy? A, BTR-y. Niestety nie stać nas na nie na razie, ale fajnie, że je zrobiliśmy, doceniam. I zrób od razu mi nowe łaki. Nowe łaki, kłaki. Oni na północ wszystkim idą, nie? O właśnie, to chciałem powiedzieć, że żadnego tu wsparcia nie ma. Co ja chcę zrobić? Nie chcę, żebyś się wycofywał. Nie chcę, żebyś się wycofywał. Skróć sobie tą linię frontu. Nie mam pojęcia, co ja skróciłem. Ja rozrysowałem, ja rysuję. To jest to? Może to? Kurwa, to są na jedno na drugim, jest dobra, w dupie to mam. Atakuj tu. O, od razu lepiej. I daj mi połowę czołgów, bo czołgi nie służą do obrony, czołgi służą do masakrowania przeciwnika. Do Bałtyku, macie dotrzeć do Bałtyku, taki rozkaz. O, jest taki długi odcinek, mam nadzieję, że wam się spodoba ten długi odcinek. Zostawicie łapkę w górę i dużo komentarzy. I to byłem ja, znajomy. Co ja mówię na początku? Szynszyra? Omika? Co dzisiaj jest? Dzisiaj jest piątek, poniedziałek, wtorek. Dzisiaj jest poniedziałek. To znajomy Świnki Morskie. Łapka w górę, soczysty komentarz. Cześć, macie się. Na razie.